Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę menadżera motorem Lublin VA FC25. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy rozpoczynali szósty sezon. No w sumie nie będziemy grać żadnych meczów, tylko będziemy oczywiście skupiali się na tym, żeby poszukać jakichś wzmocnień, czy ogólnie jakiekolwiek transfery, sprzedaże, kupno. Zobaczymy, zobaczymy. Czy podpisanie oczywiście wolnych zawodników to jest coś, co byłoby kluczowe myślę dla nas. No bo dalej, nie patrzymy jeszcze na finanse, no ale to jeszcze jest chyba przed tym wliczeniem tych prawie 40 milionów za Lufthusa i mielibyśmy 28, powiem tak, powiem tak, jeśli naprawdę tutaj właśnie jest niewliczone że ten transfer do Ftusha no chyba musi tak być, że to jest niewliczone To byłoby pięknie, mielibyśmy prawie 70 milionów To byłoby naprawdę piękne I Więc tak, popatrz na ten nasz zespół, jak to wygląda Zakończył karierę oczywiście Thibaut Courtois, e, nie Thibaut Courtois tylko David H, a mógłby być moim podstawowym bramkarzem na ten sezon, myślę, że byłoby spoko Rezerwowy na pewno by się przydał lepszy to na pewno. Luberecki, nie wiem, właśnie. Ja mówiłem, że chciałbym go czy później sprzedać, ale on cały czas nie, wiem, nie ma jakiejś wartości. Dobra, w sumie. Na ile ma kontrakt na 2, to może być wypożyczony. Romanowski, ale mogą tutaj zostać. Bartosz, może zostać. No tak, środek obrębny, to nie, nie musimy nic zmieniać. A też wiekowy, aby wiek, znaczy, jest kluczowy. Bo jeśli chodzi o wiek, mamy jakieś 33, 33 lat, może być. Loftus, czyli wiadomo, będzie sprzedany. Czyli tak, na 100% się tam nie wliczy tej pieniędzy. Czyli to on będzie sprzedany, i tutaj raz, no ci zawodnicy już mają 32 lata, więc jeszcze jest dobrze, bo kto ma 33, to wtedy najczęściej idzie już w dół. Dobra, może na razie tak, poszukajmy się tych zawodników. Poszukajmy tych zawodników standardowo na początek, a może nie. No w każdym pożycie poszukam, nawet że przykład, nie mówię tam, że musi być taki jakiś podstawowy bramkarz, na, na ławkę byłoby dobrze jakiegoś bramkarza mieć, a to poszukamy sobie jakichś tutaj bramkarzy potencjalnie. To tutaj właśnie potencjał mógł być. Jest Filip Bednarek na przykład. Jednak chciałbym, żeby to był Bramkarz, który ma tak powyżej 70 overall, a wątpię, że on by miał taki overall. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej się właśnie, że Bramkarz miał kogo naprawdę bardzo kojarzę i w bo był łatwiej. a nie kojarzę że tych bramkarzy zbytnio, nie kojarzę tych zawodników. Kolar jakiś tam jest. No Nie widzę tutaj żadnego takiego bramkarza. Może w innym przedziale wiekowym będą. jacyś taki, coś takiego, bramkarzy, których naprawdę będę pewny, że, że to jest dobry podpis. Choć jest HOSSA, dobra, jest HOSSA, więc mamy zawodnika, z którym porozmawiam od razu. Lepszego bramkarza wątpię, że znajdę, więc Hosesa to nie bramkarz, z którym od razu porozmawiam. Jest troszkę wiekowy, to jest fakt, ale także na, na jeden sezon wystarczy mieć takiego zawodnika, takiego bramkarza. Choć na razie go dodam do listy, a potem zobaczę, bo jeszcze zobaczę w sumie. Warto jeszcze zerknąć później na tych też bramkarzy. A więc teraz inne pozycja. Prawo obrona, tutaj mamy Rida, Di Pardo, ale zerknąć możemy. Czy? E, a, e, myślałem, że to jest inny zawodnik. Myślałem, że to jest Akliusz, przez chwilę jak tak przeczytałem nazwiska, ale Akliusz to jest ofensywny zawodnik i młodszy zawodnik. Sergio Lopez. No, to musi być już dobry jakiś prawo obrońcy, żeby być w podstawowej 11, no bo jednak Rid ma prawie 80 overall, więc podstawowe 11, żeby być, no to. No to właśnie trzeba być dobrym. A tutaj nie widzę nikogo takiego. Nawet na jedną ławkę wątpię, że tutaj ktokolwiek, bo mam też Departo. Środek obrony, czyli tutaj potencjalnie, właśnie jaki będzie świetny środek obrońca do podpisania. Chciałem ja przetwierać, że to Hermosa, ale nie, to nie jest Hermosa. Chyba nie będzie tutaj jakiegoś. Chodzi, jest Harry Maguire, ale że 66 letni Maguire będzie jakkolwiek dobra, a pewno będzie podstawowej 11 na ławkę, bo już sobie chyba zostawić kruka i pestkę szczerze, bo i tak on za niedługo odejdzie. Więc w sumie, nie, no akurat tutaj mi się, mi się wydaje, że nie powinienem wydać tych pieniędzy na niego. Zimmerman to jest kolejny zawodnik w MLS, ale, ale no nie wiem, myślę, że też nie. Lewa obrona. Tutaj mamy, mamy Alena, ale z Galardo. Ktoś mi mówi to nazwisko, nie wiem, czy może go mylił z kimś innym. Znaczy właśnie, Moika. No Moika był młodszy, to byłby fajny podpis, a tak, to jest starszy. Dodam go do listy, może jako rezerwowego, może. Jeśli nie będzie dużo chciał. Eee, Peron, no to jest to jest zawodnik, który może być opcją, myślę. Zobaczymy, właśnie porozmawiamy i zobaczymy, jak wyglądają ich finansowe, jakby. Finansowe wymagania, można powiedzieć. Teraz przejdziemy na środkowy pomocnika. No tutaj super byłoby, kogoś podpisać, naprawdę. Bardzo by było fajnie. Bo jednak odchodzi Rolof Tuszczyk. Wiadomo, że mam pieniądze, ale jeszcze nie wiem na jaką pozycję dokładnie chcę wydać te pieniądze, więc fajnie baby na przykład już, już o jedną pozycję miał mniej. Może jest Scott McTominay. No, Scott McTominay jest opcją, Zobaczymy, czy będą lepsze opcje, czy nie. Szaka, ale Szaka już jest starszy, to nie. No, ale McTominay już jest opcją, już jest obcym, ale będę musiał działać od razu, jeśli chcę go podpisać. Więc jeszcze poszukam tych środków pomocników i potem jeszcze zobaczę nasz skład i wtedy finalnie jakby sobie wytypuje na Nunesz, to jest super opcja. Nunesz jest świetną. Opcję. Jeszcze lepszy od Maktominea, bo nie jest młodszy. A był pewnie podobny więc jest tutaj grze Fabian Ruiz. No, robi się ciekawie, robi się ciekawie. nie mi chodzi o nazwiska, nie są to małe nazwiska, więc mamy tutaj opcję i potencjalnie mogę dla niego Sebeusa sprzedać w sumie. Bo on ma 32 lata. Choć w sumie z drugiej strony, no nie, tam tylko mam tylko Nunesza w sumie, więc zobaczę jeszcze. Pomyślałem, ale fajne, fajne są opcje na pewno. Brok temu super jakichś opcji nie było. SPO, czy jest jakieś ciekawe SPO? Jest Marek Mróz. Czy on byłby lepszą opcją od Lukiniasa? Nie wiem właśnie. To jest, ten, to jest ten, problem, że nie mam pojęcia. A poszukamy też młodszych za chwilkę. Jeszcze tak, prawy skrzydłowy. Change render Change render byłby fajną opcją. Więc NDE mógłby być wypożyczony na przykład na rok. A Favre mógłby być rezerwowym w sumie. Maeda też byłby ciekawą opcją. Nie lubię, z jednej strony fajnie, z drugiej strony, no nie fajnie, że aż tyle jest fajnych może być opcji. Jakkolwiek dobrze brzmi, jest za dużo aż fajnych opcji, i sam nie wiem. Ale też Maedę, no, no dodam go na pewno do listy. I tak, co jeszcze tutaj? Napastnicy też zobaczymy. Żeby być w naszym składzie, naprawdę trzeba być świetnym napastnikiem. Już Ebrahama 85 jak się overala. Lucas Mecha byłby dobrym napastnikiem, ale. Musa, też w sumie dodam sobie ich do listy i potem sprawdzę sobie szybko na tej stronie, jakie mają overall. Jak zaczynają kariery? To tutaj będę miała łatwo wiedzieć, jak to właśnie wygląda. Bo no nie mogę, jakby dać tych raportów, bo, bo szybko mi ich podkradną inne drużyny. Dobra, jeszcze też inny przedział wiekowy, na przykład coś w tym stylu. Może i też poszukajmy tutaj Rasmussen. Też mógłby być ciekawą opcją, pewnie, ale może, może nie. Mam tam już inną, inne, właśnie opcje. Napastnik, napastnik jakiś tutaj będzie. Pewnie nie będzie tutaj nikogo takiego, kto mógłby być naprawdę naszym ważnym zawodnikiem w składzie. Jest jeszcze prawe skrzydło. Prawe czy lewe? Lewe czy prawe? Nie będę w sumie. Lewe, dobra, to daje patrzeć. A muzu. No, mogę go dodać do listy, mogę go na pewno dodać. Teraz przejdziemy do środkowych pomocników. A dobra, w sumie też branka może być. Czy jest ktoś lepszy od Hossesa? Jest maksymalnie Boruc. Jest kilku Polaków, no ale w ambierze mam jakieś wysokie overale. Y. Dobra, myślę, że możemy kontynuować. Teraz obrońcy, prawo obrona. To nie wiem, to chyba jest zawodnik Wolverhampton. W rzeczywistości przynajmniej. Ale też myślę, że żaden z tych zawodników nie jest mi jakoś bardzo potrzebny. Środek obrony. Może tutaj jakoś dam radę znaleźć na tym środku obrony. Tutaj powinno być kilka opcji różnych ale pewnie nie będzie żadnych takich super opcji. No Nathan to byłby fajny. Nathan byłby fajną opcją. Tak jest. On na pewno, na pewno byłby fajną opcją. On dawniej grał w Napoli, grał w Betisie. Gdzieś po w Hiszpanii grał ogólnie. Dobra, więc no to jest fajna pewna opcja. Lewa brona. Tu chyba nikt, no nikt tu akurat, nikt na tej lewej obronie, jeszcze środek pomocy zobaczymy sobie na koniec. Jeszcze i pomocnicy i, i ofensywni, ofensywni najpierw pomocnicy, na no, razie mam Lukiniasa i i tak jest, jeśli chodzi o środek pomocy ofensywnej, więc Zerknąć możemy, ale no chyba tej inko takiego nie będzie. Jeszcze środkowi pomocnicy. Kilka już fajnych opcji jest, ale zobaczmy jeszcze tutaj. Może te będą kolejne fajne, ciekawe opcje. Nowe longstaff. Chyba Sean Longstaff to jest ten lepszy longstaff, więc, więc ten chyba nie będzie nam potrzebny. Tomaso Pobega jest fajną opcją na pewno. Dobra, wszystko już mamy, wszystko już mamy i teraz właśnie tam mówię, ja muszę sobie zrobić szybkie cięcie, poszukać, żeby jakby zrobić własny może być scouting, bo ja nie mogę tutaj polegać na scoutach, w sensie takim, że po pierwsze oni długo im by to zajęło, a po drugie zanim by to skończyli, to i tak by nam podkradli tych zawodników, więc jeszcze raz sobie zobaczmy tą listę naszą może być życzeń i zobaczymy jak to wygląda, a więc jeśli chodzi o pozycję bramkarza, no to myślę, że pozycję bramkarza możemy już teraz Hossesa, Podpisać w sumie, bo i tak jest jedyną naszą opcją Tylko nie chciał jakichś dużych pieniędzy, to byłoby spoko Wtedy byłoby bardzo fajnie, też właśnie mamy, jeszcze tam mówiłem Mamy 28 mi, milionów, ale do tego 38 Za Rubena który jeszcze nie odszedł, więc Będziemy mieć też fajne pieniądze, na jakiś taki minimum jeden Solidny bardzo transfer, taki bardzo dobry transfer Więc będę też na tym myśl, o tym myślał, dobrze, że on już sam chce sporadyczny Fajnie, bo na dwa, ta. Super dał się na dwa lata, choć możliwe, że zakończy karierę za niedługo, więc ale i tak wolę na 2 lata mieć. Super. 5000 tylko chcę bonus za podpis. Myślę, że nie będzie on niżej niż 70 barala, więc a tak już wiem, no on ma być moim rezerwowym, więc między 70 a 80i będę zadowolony. Na pewno będzie lepszy i tak od tego co mamy na obecną chwilę. Chyba Rossę z jest naszym y, bramkarzem rezerwowym na obecną chwilę. Ocena na A to fajnie. 78. Patrząc, że tylko 5000 pensji, 78 wra, jestem mega szczęśliwy z takiej opcji. Dobra, więc teraz tak właśnie teraz będę musiał myśleć nad tym, jak to będzie wyglądało. Bo tutaj właśnie jest tych kilka opcji. Na środek obrony... Dobra, na środek obrony mamy tylko Natana, tylko. No i tak w sumie właśnie wolę sprawdzić, a nie mam w sumie nie mam. Na pewno natan będzie lepszy znacznie od yy, kruka, tak, bo kruk jest naszym najsłabszym z tej czwórki kruk yy, pestka Rejes, yy, włóżkowicz, więc spróbujmy podpisać Natana. Spróbujmy go podpisać. Powinien być takim zawodnikiem, który będzie miał, no, powyżej 75 overa. Myślę, ciekawe jestem, jaką on ma, jaką chce rolę. Kluczowy, jak dobrym tą obrońcą jesteś, że chcesz być kluczowy. No dobra, może najwyżej, nie wiem, rejesa sprzedam, jeśli byłby ten lepszy. Bo za rejesa mógłbym wyciągnąć pieniądze. Zobaczymy. Mogę mu dać tą kluczową opcję, tę rolę ogólnie, ale nie wiem, czy to trzymał na długo. Dwa lata. Dobra, no ile ty byś chciał? Za ci 20 tysięcy. 25 może. Na razie czego? Bo mam te pieniądze jednak. Nie jestem fanem tak, nie Grałem, że on od razu się zgodził. Z drugiej strony lepiej za dużo niż za mało. Ale z drugiej właśnie, no chciałem w miarę jak najlepszą cenę. A pewnie mogłem tam mniej pójść, ale to nic. No, zobaczmy, obyś miał wysoki overa, obyś miał wyżej 80 overa. To wtedy, to wtedy naprawdę może być tą kluczową postacią u nas. No, zobaczymy. Włóczkowicz ma 80 prawie a Reyes ma już prawie 80 A ma 83 No dobra, no to będzie się podstawowym obrońcą I może je właśnie, że Reyes, No pewnie go sprzedam, bo Włóczkowicz jest młodszy Reyes jest za dobry na bycie rezerwowym, więc pewnie Reyesa sprzedam, a Reyes jest No na pewno jest wart coś, tylko będą się z nim przedłużyć kontra, więc będziemy mogli mieć kolejne pieniądze Dlatego, wydaje mi się, że to jest dobry podpis Dwóch lewych obrońców, pomocników kilku Skrzydłowych kilku, napastników kilku, więc teraz właśnie Będę musiał poszukać te overale. Poszukałem sobie tych zawodników, a więc tak, jeśli chodzi o lewą obronę Perouł jest lepszą opcją. Moika ma wyższy overall na start niż on, ale moika jest starszy, więc on pewnie nie będzie wysokiego overala, a Perou ma na start gdzieś tam dobrze widziałem 74. Chyba 74, więc no on ma szansę być bardzo solidnym lewą obrońcą tak właśnie około tych w okolicach tych 74-5, może overala, więc, więc byłby spoko opcja na pewno. Dobrze się zgodził na bycie rotacyjnym. Na dwa lata, by najlepiej chciał. Dobra, mamy na dwa lata. I on by potencjał chciał. No, myślę, że dam mu. Dam mu początek 10. I 10 tysięcy bonus za podpis. Dobra. Może być. Zgadzamy się, więc mamy nowego rezerwowego lewego obrońcę. Singravena nie ma, więc będziemy teraz mieli jego. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że jakieś około 70 overala. 70 czy 5 około pewnie mi, powinien mieć overala. Ma 75, tak jak myślałem właśnie, więc będzie dobrym rezerwowym. No i tak, e, jeśli chodzi o środkowie pomocników. Fabian Ruiz jest najlepszy z nich na start gry, 82 overalla ma na start gry, z tym, że Fabian Ruiz ma 33 lata. Dlatego, jak mówiłem, 33-latkowie pewnie od razu są potem na sprzedaż, więc jeszcze no, musiałbym poczekać rok, więc myślę, że nie, nie będę tego robił. Myślę, że nie będę tego akurat robił, więc e, jeśli chodzi o niego, to on będzie wyrzucony. I tak, Nunesz ma overall, jeśli dobrze widziałem, taki sam jak McTominay na początek, tylko że jest młodszy. Dlatego też McTominay będzie wyeliminowaną opcją, bo jest dobrą opcją, ale te 32 lata, więc on praktycznie by już za rok musiał być sprzedany, więc po prostu pójdę po Nunesza i po Pobegę, po pójdę po to, żeby on był moim takim rezerwowym bardziej, bo on ma, 70, bo on ma 74 overall na start, i zakładam, że powinien mieć jakieś 75-6 jako rezerwowy, mógłby być spoko opcją. A Nunesz będzie teraz e, podpisany, tak, spróbuję Nunesza podpisać, bo on powinien mieć około 80 minimum overalla. Więc ja bym go właśnie podpisał na 2 lata najlepiej. No i ja mogę, myślę, że dać 20 tysięcy. Dobra, super, Nunez jest. Powinien mieć około 80 overalla i możliwe, że zrobię coś takiego, że Nunesza zostawię. Wydam te pieniądze, które będę miał za Rostusaczyka na nowego środkowego pomocnika i jeszcze sprzedam Sebajosa. Zobaczymy, pomyśl, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak, bo to zależy od tego overala, jaki ma Nunes. A Nunes ma overala 70 czy 80. 80, dobra. Czyli tak mówię, Nunesz może być za Sebajosa, bo Sebajos jest dwa lata starszy, a Sebajos może być po prostu sprzedany. A Pobega może być właśnie takim naszym, naszym nowym rezerwowym. Ta Pobega też podpiszę. No byłby właśnie tak rotacyjnym, jak już zawodnikiem, ważny no, no nie wiem, dobra powiem tak dam mu to, ale zaraz zobaczę jak to nie wygląda, najwyżej będzie chciał odejść to go za rok sprzedam, wolę na dwa lata kontrakt, no nie powinien mieć aż tak wysokiego overalla, żeby chcieć być jakąś taką ważną postacią, no chyba, że ma jednak lepszy overall niż się spodziewałem, 15 tysięcy mogę mu zaoferować, 10 tysięcy bonus i pięknie, mamy to, a więc pobega, tak mówiłem, On powinien mieć minimum 75, ale wątpię, że miał powyżej 80. Tak mi się wydaje, że w takich granicach gdzieś w miarę będzie. I Pobega ma overala. Ile? Za chwilę się dowiemy. 78. Tak jest, dobra, więc spoko, spoko. No i tak, jeśli chodzi o tych zawodników, mecha mógłby potencjalnie mieć powyżej 80 overala, ale wolę mieć rotację Abraham i... Zapomniałem jak nasz drugi napastnik się nazywa. No ale ten nasz drugi napastnik. A jest jeszcze gorszy, więc nie opłaca się. Ender ma 78 na start gry, więc wątpię on nad 80. Nie ma sensu. Maeda też, a muzu też, więc tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o nasze ruchy. No i teraz tak, zerknijmy ponownie na ten nasz zespół. A, albo po prostu nie tak, przejdę na ten jeden dzień. Przejdę ten dzień, żeby mieć już te pieniądze na 100%, te które mamy dostać za Loftusa ofusacka, więc przejdźmy sobie o ten jeden dzień. I będziemy mieli pieniądze, mam nadzieję, tak? tak. Czy się mylę? Nie mylę się, bo mamy 57 milionów. Super, Mam 57 milionów, a więc teraz tak. Ilu zawodników mamy co kontraktem się kończą? No, dość dużo, no, dość dużo tutaj, trzeba przyznać. Wow, prawie cały skład. A ogólnie, tak, jeśli chodzi o nasz zespół, muszę jeszcze właśnie zespół zobaczyć i jak to w miarę by mogło wyglądać. Roberto to jest nasz nowy, nasz, nie nasz nowy, a nasz rezerwowy, żebym tak pamiętał to. Dobra, więc tutaj dajmy Nunesza, tak jest. Natan będzie tutaj, Zareje się jednak. I w takim wypadku Perą może być tutaj, tutaj za Rose może być Jose Sa, Pobega może być tutaj. Ja Fernandez z lata w ogóle, jak ma 32, to go sprzedał. Na 31, dobra, no to jeszcze go może zostawię. Ale w miarę by to łapka by pewnie tak wyglądała, czy nie? Nie, właśnie nie bym sprzedał, więc. No ogólnie to tak by na, na obecną chwilę wyglądał skład z tym, że właśnie jeszcze tam mówię, mamy pieniądze. No wydaje się, że jednak muszę przeznaczyć. Chyba trzeba to sobie zostawię jednak, a muszę przeznaczyć te pieniądze na I Ewidentnie jakby Kali Scanner odstaje. Kali odstaje, więc myślę, że wydam te pieniądze właśnie na niego, ale tak, najpierw... Najlepiej muszę inne rzeczy i tak zrobić. A więc, tutaj, jeśli chodzi o lewy obrońców, no to lubereckiego wypożyczenia i na środek obrony, tak, mówię Myślę, że najlepiej będzie po prostu Reyesa sprzedać, bo on jest za dobry, żeby był u nas na ławce i będzie po prostu zły. A ja mogę sobie, będę sobie grał na tanem łuszkowiciem, a kruk i Peska będą na ławce cały czas. A Reyes no, jest po prostu zbyt dobry, i to po prostu nie ma sensu. Dlatego lepiej go sprzedać. Fajnie mogę mieć przez wiele lat, ale biznesowo to trzeba zrobić po prostu. Trzech prawego obrońców. A ten sobie już nie muszę go wypożyczać, bo on i tak nie będzie zły w ogóle na to, że nie będzie nic grał. Więc środkowej pomocnicy: Nunes i Sebajos yy, Pobega i Fernandez jako rezerwowi. Więc kubica mógłby być wypożyczony. Mogę go wypożyczyć na ten sezon. SPO, on to tutaj Lukinias. A, on kończy karierę, no dobra. Bo Kali bym sobie zostawił, nie ukrywam. Kali sobie zostawił jako mojego rezerwowego SPO. I co to jeszcze? Bąk, myślę, że jeszcze go wypożyczę, jeszcze go nie będę sprzedawał. Więc wypożyczenia. Czyli będziemy mieli jakieś, no jakieś, za rejestra mam nadzieję, jakieś 20 milionów. milionów albo no, 30 może nawet. Wydaje mi się, że realnie będziemy mieli budżet około pod, pod 90 milionów. Wydaje mi się. Dlatego będzie mi aż tyle na wydanie na nowego SPO, bo wolę, wolę zrobić taki jeden duży transfer, niż ja może powiedzieć kilka małych, jakby tam to nazwał. Dlatego, jeśli chodzi o ten nasz skład, bramkarz to jest pozycja, która jest najłatwiejsza do zastąpienia, więc y, na ten rok Kurtuaza mi zostanie, a za rok po prostu będziemy mieli nowego bramkarza. Natan i Włuszkowicz mogą być, bo Natan 80 ra dla mnie, dla obrońcy, jest spoko. Włóżkowiec będzie się cały czas rozwijał, Ritma 79 cały czas się będzie rozwijał, Allen jest, on może być no, opcją za kali -skanerem, ale jednak trzeba Kali-Scanera. Sebastian się jeszcze utrzyma i za rok pewnie go wymienimy, może powiedzieć. Bo tak wiekowo jeszcze zepniemy, ponownie wiekowo, jak to wygląda nasz zespół, jak to właśnie wygląda wiekowo. Więc jeśli chodzi o wiek, no to najstarszy jest Kurtua, Ceglarz, Hossa, oni są aż tak istotni, ale właśnie potem z takich istotnych zawodników. Oto tutaj właśnie mamy Sebajosa, który z takich właśnie ważnych zawodników, no bo Luki nie skończy karierę, Sebajos właśnie jest zawodnikiem, który pewnie, no możliwe, że jak z Loftusem Csikiem, od 1 lutego będę już go próbował sprzedać może, tak, to właśnie zrobimy, a Abraham jeszcze ma 31 lat, i zobaczmy jego plan rozwoju, jak wygląda, jak wygląda jego plan rozwoju, on cały czas jeszcze właśnie ma, jakby pokazuje mu się 86, to jest istotne, bo na przykład, nie wiem, jak już mi starszego zawodnika, Przed Ceglarz, wiadomo, on, on jemu się pokazuje overall w dół już, więc, no bo jest starszy. I jeszcze jednego zawodnika bym tak zobaczył. Jest to Ceballos. Czy na no, tak wolę zerknąć? Czy Ceballos? Ceballos idzie mu w górę. Tak, dobra, czyli jeszcze nie jest źle. Jeszcze jakby nie pokazuje mu, że idzie w dół. To dobra, czyli no to naprawdę w tym roku nie musisz aż tak kogoś sprzedawać bardzo, więc ten SPO, ten SPO to jest to, co bym zgarnął. Chciałbym jakoś SPO mieć w zespole i spróbujemy to zrobić. Więc jakiegoś SPO sobie tak jeszcze poszukam. No już możemy naprawdę szukać takich klasowych SPO, tak bym to nazwał. Takich naprawdę z absolutnie, absolutnie topu myślę, że mogę szukać już takich. Patrzę na to, jakie będzie mieć pieniądze. Więc pomyślimy, pomyślimy nad tym, kogo potencjalnie. Przynajmniej sobie łatwiej to zrobię, w miarę sobie znajdę właśnie na tej, na tej stronie, żebym miał to łatwiej. Nie znalazłem sobie tych zawodników, wszystkich, których e, tutaj dodałem. Bardziej jednak, właśnie szukałem zawodników, którzy są jednak od początku gry tak mega utalentowanymi zawodnikami, którzy mają ogromny potencjał, niż właśnie ta, są, niż aby zawodnicy, którzy są już w grze, na początek do No bo jednak, tacy zawodnicy to pewnie będą kosztowali z, po 200 milionów, prawda? na że taki nie wiem, Wirc, Musiata, tacy zawodnicy. Więc. Na przykład tacy gracze, którzy od początku gry mają jakieś 16, 17, 18, 19, 20, coś takiego, aby tyle lat. I tutaj właśnie mamy różne opcje. No, Arda pewnie będzie najdroższy, ale tutaj mamy inne różne opcje. Jak na przykład ten e, Mast, y, Mastantuono. mi Mastan, się ba, wydaje mi się, że Real w rzeczywistości, Real Madrid, Intercal, bo w ja widziałem jego nazwisko już nieraz właśnie odnośnie Real, chyba Bar Barcelona też w sumie. Tutaj mamy też Kendry'ego. Paez on chyba jest w rzeczywistości już graczem Chelsea chyba, o, chyba Chelsea go już kupili, ale on jest wypożyczony, jeszcze tam gra w drużynie tam w Ameryce Południowej Łedrogu e jest zawodnik, którego miałem w szalkę w JFC 24 w karierze menadżera, więc tutaj właśnie mamy takie opcje, no i zobaczymy kogo z nich podpiszemy No na razie to w sumie, no to na razie chyba to tyle w sumie jak tak myślę, choć jeszcze niektórych zawodników mogę tam powypożyczać pewnie Kubica da na wypożyczenie nie, w sumie nie muszę tutaj nikogo wypożyczać. Oprócz. A ten w sumie ten już krupa może być wypożyczony. A tymi kontraktami da się zajmę poza odcinkiem, żeby jednak nie tracić czasu. Tutaj, a To możemy teraz sobie troszeczkę przejść naprzód. W sumie muszę patrzeć na te oferty, właśnie. Zapomniałem, że to w sumie. To, tak mi się nie pokazuje za dobrze. Te oferty, jak to wygląda. Mamy oferty, właśnie. właśnie mam tutaj oferty. Bąk może być wypożyczony do fortuny na, na rok ruberecki. Może on chyba w Ksenię był już, więc może w sumie tam wrócić albo do Eldense też może tam pójść. Mam już kilka ofert. No, wyciągniemy więcej niż mi się wydaje za Areesa, Tak chyba patrząc na te pierwsze opcje, pierwsze oferty. No, Everton, powiem tak, od Evertonu mogę 40. Przez zacząć, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może jednak nie będę się jeszcze tyle dać. Na przykład od Herty 35,525 Na przykład. Coś takiego zobaczymy. W miarę zobaczymy te pierwsze, bo, bo. jeszcze nie wiem, w miarę ile mogę potencjalnie za nich zabrać. Muszę zobaczyć te pierwsze odpowiedzi, jakie będę miał. I możemy kontynuować. Przechodzimy do kolejnych dni. Mamy kolejne chyba dwie nowe oferty się pojawiły. Rejes ponownie. O, szerno, to jest nie najgorsza kwota, naprawdę. Ale jednak coś takiego może zróbmy. Lubica na rok do FCSB do Rumunii, może być. I będziemy mieli teraz. No nie jest to takie, myślałem, że będziemy mogli tak z 5 milionów potencjalnie zarobić coś w tym stylu. Luberecki, no nieważne gdzie pójdzie, może, możemy zaakceptować. Z Evertonem dogadaliśmy się na 29 milionów. To poczekam jeszcze na Herte i na Osher. A więc tak, yy, akceptujemy. luberecki akceptujemy. Sebajos no tak jak mówię, ostatecznie jednak go nie będę na razie sprzedawał jeszcze. Reyes No tutaj zawsze czeka ta oferta od Everton, ale wolę poczekać jednak. Mamy ofertę od yy, Osher. Odrzucimy sobie tą ofertę. Tak jest. I będziemy dalej czekali na Hertę. Herta albo Everton. Tą ofertę zaakceptuję. Albo Herty, albo, albo albo Evertonu. Oficjalnie ktoś odszedł na wypożyczenie. Jest to. Kubica? To jest tak. Krzysztof Kubica, który odchodzi do FCSB na rok na wypożyczenie. Ale przejdźmy. Aha, a nie, no nie. Myślałem przecież, że Everton się wycofał. Przez chwilę myślałem, że Everton się wycofał, ale oni mogą to za chwilę zrobić. Dlatego, Dlatego właśnie, no. Bardzo chciałabym, żeby ta Herta odpowiedziała jak najszybciej Nie wiem kiedy odpowiedzą mi Ale nie chcę czekać długo, za chwilę będę musiał zaakceptować Everton bo, bo kto wie, jakby kiedy następny będzie zainteresowania Na przykład, nie wiem, może nagle nikt nie będzie zainteresowany Więc wolę jednak zrobić jak najszybciej te transfery Cały czas tam rozmawiamy No, jeszcze poczekam, jeszcze poczekam na przed nami Możemy wyjść takim składem. Szybka symulacja. I wygrywamy 3 do 2. Rok tam byliśmy w na Ligi Mistrzów. Więc no, nie ukrywam, że. No, chciałbym być w półfinale. Chciałbym naprawdę być w półfinale w tym roku. Wypożyczony został krupa, chyba. Nie wiem, prawda. Nie wiem, co jest z tym. Z tą hertą. Jak może tak długo negocjować, jakby. Kondrat bong. Czy to jednak był bong, dobra? Więc on wypożyczony do fortuny. I cały czas chyba to samo mamy. Nie wiem, jak długo powinienem czekać. Oferta za Alena. No, za Alena to. Aha. Super. No, naprawdę super. Herta Berlin. Niestety nie. No mogłem, mogłem w sumie to zrobić. Powinienem pewnie, ale udziłem się, że jakoś herta dam więcej pieniędzy. Nie ukrywam. Chciałem jakieś 30 milionów, dlatego poczekałem i. No i mam teraz. Nikt go nie kupi na obecną chwilę. Crystal Palace przed nami. To jeden do jednego. Mam nadzieję, naprawdę, że się jakiś Premier League zespół zgłosi, no bo jednak oni tak już wiem mają największą szansę. Mamy od Benfiki. No dobra. Spadła mu ta. A bo oni mi chcą. No dobra, to nie, nie, nie chcę się bawić w jakieś wasze zamiany. Przejdźmy do kolejnego meczu. Sporting, no dobra, drugi zespół z Lizbony. Oni też są. Ale ja muszę z niej, ja, Porozmawiam i jakby spróbuję, może wyciągnąć te pieniądze. 30 milionów byłoby spokój. Brałbym 30 milionów w ciemno, więc nie chcę o Kalabrii. Usuńmy to. A zaproponujmy, tak że mówiłem, 30 milionów. I możemy ten transfer robić od razu. I dajemy wam procent od sprzedaży A nie w sumie, nie to mniejszy procent, tak? Mniejszy Bo, bo to w sumie procent sprzedaży byłby Dla kogo? Dla nas, tak, tak, dla nas byłby ten procent sprzedaży w przyszłości jakby sprzedawali go, więc Im mniej, tym, le tym gorzej dla nas niby, więc 1% niech będzie Pięknie, 30 milionów, dobra, więc wyszło nawet na lepiej Mamy więcej niż od Evertonu, więc dobra, jednak nie wychodzimy na tym Nie wychodzimy na tym w ogóle źle więc będziemy czekali, jak ten transfer się wydarzy, i wtedy, jak będziemy już mieli, może powiedzieć, pełną, yy, pełną jakby to nazwać, pełną pulę w finansie, pełny, pełny budżet, to wtedy będziemy mogli na pewno już ruszyć po jakąś SPO. Mamy ofertę od Nordu, ale nie chcę się z kolejną drużyną negocjować tego. No jest to ciekawy zawodnik, którego mi tutaj oferują, ale ja wolę gotówkę. Ja wolę gotówkę. A od Sportingu tą gotówkę dostaniemy, więc poczekam sobie, aż to się wydarzy. Ostatni mecz w tych eliminacjach, nie eliminacja znaczy, tylko w tym preseason. jeden do 1. :1. Skar z Bramką. Zobaczmy, czy mamy już jakieś tam raporty, czy nie odnośnie tych. Nie mamy jeszcze raportów, dobra. A to dosłownie jakiś tydzień praktycznie będziemy mieli te raporty. Więc akurat za niedługo przyjdą pewnie pieniądze za RESA', jak za chwilę będzie to już oficjalne. I czy Rejes oficjalnie odchodzi? Tak, jest. Rejes oficjalnie odchodzi. Także mówiłem. Naprawdę dobrą robotę zrobił u nas. Wiele lat u nas był. Podpisaliśmy go za darmo. Sprzedajemy go za 30 milionów, więc yy, była naprawdę pięknie, ale to była decyzja, którą, tak, jak mówiłem. Musieliśmy podjąć, bo po prostu dla niego i dla nas była to na najlepsza decyzja. On byłby zły, że nie gra. Ja no nie dawałbym mu tych minut jedynie jako rezerwowy, a on nie byłby szczęśliwy zbycia rezerwowym, a wolę też mieć 30 milionów, yy, może powiedzieć, w finansach, w biurze ogólnie u nas. I tak, yy, jeśli chodzi o tych HP mamy tutaj... Wow, no to są duże kwoty. No ten zawodnik już jest większa szansa kupno tego przedzawodnika. Ten... Pamiętaj, jak ten bruda ma tyle, to ja nawet nie, nie chcę patrzeć, ile będą mieć ci zawodnicy przed nim, no bo oni mają... Choć nie wiem, w sumie niektórzy za, zaczynają z mniejszą ubranią, więc w sumie nie. G Giller na pewno, Arda Giller na pewno nie będzie poza zasięgiem naszym. Ten zawodnik, to, ja, to ja bym musiał za niego, on ma wartość 88 milionów, nie mam szans na to. Ile ja mam teraz pieniędzy, tak w ogóle, z ciekawości? Mam teraz 83 no nie mam szans na niego, więc nie ma sensu go tutaj nawet trzymać. Jeszcze Uzuna mógłbym potencjalnie kupić. Bo ma wartość 54, ale Gruda nie ma szans, nie ma szans, więc już go wyrzucę, a poczekam na tych następnych zawodników. Czy mamy mecz w eliminacjach już teraz, czy nie? Nie mamy, dobra, czyli na mecz ze Śląskiem możemy wyjść sobie podstawową jednastką, Tak jest, wychodzimy taką drużyną i. wygrywam 1 Ruberto, Nunes i Abraham, czyli Mateusz Nunes ma swoją pierwszą bramkę. to się zmieniło, czy jeszcze nie? Dobra, wiemy też, no ten zawodnik jest młody, no, to jest właśnie problem. Nie mam pojęcia. No na, wiek do overalla, najlepszą opcją byłby e, Mastan Tłono, tak? No on byłby najlepszą opcją. Wtedy by jeszcze by, by mi pieniądze zostały na jakieś inne transfery. Na jakiś może jeszcze jeden transfer. Nie wiem szczerze, chyba będę musiał, chyba sobie zrobię przerwę teraz. Zakończę odcinek i wolę na spokojnie sobie to mieć. Możliwość zastanowienia się jeszcze na tym, czy czasem nie zrobię tak, że jednak podzielę te pieniądze, które mam i spróbuję jakiegoś jeszcze niemy na innej pozycji zawodnika kupić. Jeszcze będę musiał to przemyśleć, więc teraz będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.